Czy masz świadomość? Są prawne narzędzia partycypowania przez rodziców w edukacji szkolnej ich dzieci i wpływu na to, co dzieje się z nimi w jej przestrzeni. Wystarczy powołać radę szkoły i korzystać z przysługujących rodzicom praw do wspierania uczniów w ich rozwoju na terenie danej placówki. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejna audycja, kolejny podcast Czy masz świadomość w tygodniku spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest profesor Bogusław Śliwerski, pedagog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, były przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Państwu. To, co Państwo usłyszeliście, ten wstęp, to fragment wywiadu, który udzielił profesor tygodnikowi Spraw Obywatelskich, wywiadu pod tytułem Odszkolnić szkoły. Pojawia się w nim właśnie temat rad szkół. Pytanie, po co w ogóle, panie profesorze, w szkole rada szkoły? Czy nie wystarczy rada rodziców? O, to jest bardzo trafne pytanie. Zresztą ono powoduje, że w gruncie rzeczy rodzice nawet nie wiedzą, że mógłby powstać taki organ szkoły, organ, który ma charakter właśnie uspołeczniający, demokratyzujący, czyli włączający rodziców w realną, w realny proces, czy w proces realnego współzarządzania szkołą publiczną w sytuacji, kiedy niezależnie od istniejących już i działających od przecież wielu lat innych organów szkoły, jak samorząd uczniowski, jak rada pedagogiczna i rada rodziców, dawniej określana mianem Komitetu Rodzicielskiego, to rzeczywiście wielu rodzicom, a przede wszystkim dyrektorzy szkół utrzymują takie przeświadczenie, że po co rada szkoły, skoro jest rada rodziców? Otóż to jednak nie jest to samo, dlatego że rada rodziców jest podmiotem, który oczywiście podmiotem społecznym, który może działać przy szkole niezależnie od, powiedziałbym, jakichś szczególnych intencji, zamiarów, oczekiwań samego dyrektora szkoły, aczkolwiek one są rzecz jasna brane zawsze pod uwagę, ale dyrektor szkoły ustawowo, dyrektor szkoły publicznej nie ma żadnego obowiązku, żadnej powinności rozpatrywania i przestrzegania uchwał, czy też wdrażania w życie uchwał, które taka rada rodziców podejmuje. Innymi słowy, jest to taki organ, powiedziałbym troszeczkę dekoracyjny, organ potrzebny szkołom publicznym do tego, żeby je głównie wspierać w funkcjach opiekuńczych, czyli żeby rodzice towarzyszyli nauczycielom, wspierali ich wtedy, kiedy są zajęcia pozaszkolne, a więc wycieczki, obozy, jakieś warsztaty pozaszkolne, czy zajęcia pozalekcyjne, żeby sprawowali opiekę, kiedy są organizowane jakieś uroczystości w szkole, prawda, jakieś zajęcia artystyczne, zabawy, dyskoteki, studniówki i tak dalej, prawda? Natomiast innymi słowy, jest to rada rodziców jest po to, żeby po pierwsze wspierać finansowo, no, poprzez składki, których nie muszą rodzice wcale przekazywać szkole, no ale wiemy, w jakiej funkcjonuje ekonomicznej zapaści swoistego rodzaju szkolnictwo publiczne, że od lat właściwie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że rodzice są
podwójnie opodatkowani, czyli nie tylko, że poprzez podatki, które są przekazywane państwu, do budżetu państwa i z tego budżetu finansowane są i finansowana jest infrastruktura szkolna, no to jeszcze oczywiście dodatkowo proszeni są rodzice o to, żeby takie składki na szkołę do realizacji jej różnych funkcji, często bardzo wartościowych i znaczących, no ale żeby się też opodatkowali. I to jest tylko tyle, prawda? To znaczy Rada Rodziców oczywiście ma też takie dekoracyjne, powiedziałbym, funkcje do spełnienia, jak na przykład kiedy jest konkurs na dyrektora szkoły, no to rzeczywiście w komisji powinni być także reprezentowani rodzice z Rady Rodziców, prawda? No i to jest właściwie wszystko. Co Rada Rodziców może w szkole osiągać i realizować. Ale to nie jest obywatelska, to nie jest społeczno-obywatelski nadzór. Polska szkoła nie jest szkołą publiczną w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ no właśnie pozbawiona jest tego nadzoru i wsparcia obywatelskiego, rodzicielskiego w wymiarze, który jest zapisany w ustawie, a obowiązuje przecież od 91 roku. No a jak to się stało, że ta Rada Rodziców, Komitet wcześniej założycielski, no jest tak mocno zakorzeniony w umysłach nas wszystkich, myślę też uczniów, ja pamiętam ten komitet założycielski rodziców, no a Rada Szkoły to w ogóle jakby jakiś twór taki obcy. Tak, jakby jakiś taki obcy twór, w ogóle niepotrzebny, zbyteczny, zresztą nawet się nie mówi w ogóle o radach szkół, o możliwości powoływania takich rad szkolnych i nie mówią o tym dyrektorzy, nie mówią o tym nauczyciele, wychowawcy klas szkolnych, więc to jest rzeczywiście zdumiewająca sytuacja, tak jakby i środowisko nauczycielskie, i cały nadzór pedagogiczny, kierownictwo i ministerstwo i kuratoria oświaty, ale także i samorządy nie były zainteresowane tym, żeby wzmacniać ten proces uobywatelniania, upełnomocnienia rodziców zgodnie z ustawą. No bo ja tutaj muszę bardzo wyraźnie podkreślić, że polski system oświatowy jest systemem scentralizowanym. Tak jak to miało miejsce w państwie autorytarnym, w państwie quasi totalitarnym, jaki był reprezentowany w okresie PRL. I tutaj w tym zakresie się nic nie zmieniło. Czyli my dalej mamy ten system centralistycznego nadzoru, zarządzania szkolnictwem, ale na skutek postulatów Solidarności, to była specjalna uchwała 5 września 1981 roku i ona potem była zatwierdzona przez także w trakcie obrad Okrągłego Stołu, to jest w uchwałach tej części obrad, która dotyczyła oświaty, że właśnie system oświatowy musi być objęty uspołecznieniem, demokratyzacją, a to może zapewnić tylko i wyłącznie mogą zapewnić organy społeczne. Dlaczego? Ponieważ w odróżnieniu od ustroju perelowskiego, w państwie demokratycznym szkoła publiczna ma spełniać funkcję pomocniczą, a nie zawłaszczającą dzieci ze środowisk rodzinnych. Zresztą mamy to zapisane w ustawie oświaty, że system oświaty zapewnia wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. Innymi słowy, ustawodawca, i to nie zostało zmienione do dnia dzisiejszego, na całe szczęście, ustawodawca wyraźnie podkreśla, że szkoła jest dla dzieci, dla uczniów i dla ich rodziców. I to oni powinni mieć tutaj znaczący głos nie w kwestiach metodycznych, dydaktycznych, związanych z profesjonalną wiedzą na temat i umiejętnościami nauczycieli w zakresie
przekazywania wiedzy, kształtowania postaw. Nie, tu nie chodzi o wtrącanie się rodziców, mówię takim potocznym trochę językiem, wtrącanie się w sensie ingerowanie w jakość i proces kształcenia. Natomiast szkoła to jednak nie tylko funkcja dydaktyczna. To funkcja bardzo ważna, funkcja wychowawcza i funkcja opiekuńcza. Funkcje, które są wpisane także w ustawę i tak naprawdę ustawodawca wyraźnie zobowiązuje władze państwowe do tego, żeby zapewniły warunki sprawiające optymalizację tej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i tylko wtedy, kiedy włączą się w ten proces opiekuńczo-wychowawczy rodzice, uczniowie i nauczyciele w sposób niezależny od rady pedagogicznej, od rady rodziców, od samorządu uczniowskiego i dyrekcji szkoły, to dopiero wtedy rzeczywiście istnieje po raz pierwszy możliwość stworzenia takiej platformy, płaszczyzny, no takiej rady dialogu, można powiedzieć, międzypodmiotowego dialogu, w którym uczestniczą uczniowie, rodzice i nauczyciele w tej samej, w równej liczbie, prawda? Czyli no właśnie rada szkoły to są nie przedstawiciele kierownictwa szkoły, to są przedstawiciele całego środowiska nauczycielskiego, co najmniej dwóch przedstawicieli ogółu rodziców i co najmniej dwóch przedstawicieli ogółu uczniów, ale nie funkcyjnych, nie tej nomenklatury, która jest i w samorządzie, i w Radzie Pedagogicznej, i w Radzie Rodziców. A więc poszerza się, ustawodawca wyraźnie wskazywał, że trzeba poszerzyć tę przestrzeń do uobywatelnienia, do edukacji w demokracji, a nie tylko edukacji do demokracji czy o demokracji. Jeśli nie zaczniemy wspólnie z uczniami i rodzicami uczyć się poprzez tworzenie takiego laboratorium współodpowiedzialnego zarządzania szkołą, to niestety, ale zawsze będzie nauczyciel narzekał na uczniów, albo na rodziców, na rodzinę, dyrektor na nauczyciela, albo na uczniów, albo na rodziców. Zawsze jedna strona na drugą będzie przerzucała odpowiedzialność za różnego rodzaju problemy, dysfunkcje, patologie, które się mogą oczywiście w szkołach pojawiać. A zatem Rada Szkoły jest jedynym organem, który reprezentując wszystkie trzy strony, najważniejsze podmioty edukacji, mogą rzeczywiście podejmować bardzo ważne kwestie, które zresztą są przypisane temu organowi przez ustawodawcę. Dobrze, to ja w tym miejscu, panie profesorze, spytam, bo jak już jesteśmy przy tych trzech środowiskach, których reprezentanci wchodzą do Rady Szkoły, to proszę powiedzieć, jaka jest najważniejsza korzyść dla uczniów z tego, że Rada Szkoły funkcjonuje w ich szkole? Właśnie. To jest kluczowe, to o co pan pyta. Ponieważ uczniowie w świetle regulacji ustawowych właściwie mają bardzo wąsko określone prawa, możliwości rzeczywistego, powiedziałbym, realizowania własnych oczekiwań, problemów, zgłaszania pewnych problemów władzom szkoły i tak naprawdę wszelkie problemy, sprawy, które są kluczowe dla uczniów, mogą być przedkładane przez samorząd uczniowski dyrekcji tylko i wyłącznie poprzez Radę Szkoły. Jak nie ma Rady Szkoły, to samorząd może narzekać na co chce, ale nikt się tak naprawdę tym przejmować nie musi. Na tym to polega. Ta różnica między Radą Szkoły a innymi organami, innymi podmiotami polega na tym, że dyrektor szkoły musi realizować uchwały tylko i wyłącznie Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły. To są te dwa podmioty. Przy czym większą autonomię ma Rada Szkoły, bo
przewodniczącym Rady Pedagogicznej, prowadzącym obrady, organizującym obrady Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły, czyli pracodawca, czyli w gruncie rzeczy osoba, od której są uzależnieni nauczyciele i mają prawo się także jej troszeczkę obawiać, prawda? Lepiej może nie przyznawać się do pewnych problemów, do pewnych dylematów i tak dalej, bo a nuż będzie to skutkowało jakimiś negatywnymi tutaj następstwami. Dlatego właśnie, kiedy istnieje Rada Szkoły, kiedy jest powołana Rada Szkoły, a tę radę może powołać dyrektor na wniosek Rady Rodziców, prawda, lub z własnej inicjatywy, to w gruncie rzeczy tutaj w tym zakresie Rada Rodziców musi sobie uświadomić to, jak wiele od niej zależy, ale tylko i wyłącznie w takim zakresie, to znaczy jeżeli Radzie Rodziców, jeżeli społeczności rodzicielskiej zależy na tym, żeby ich głos, głos rodziców był słyszalny i żeby diagnoza, która wynika z rozpoznawania ważnych problemów w szkole, była skutecznie egzekwowana, sprzyjała rozwiązywaniu problemów, to powinni złożyć natychmiast wniosek o powołanie Rady Szkoły. I dyrektor nie ma wyjścia, musi taką Radę Szkoły powołać, ale dyrektor nie jest członkiem Rady Szkoły. Prawda? Więc podlega, co ciekawe, podlega także opinii, ocenie członków Rady Szkoły. Tak? Mhm. Czyli bo powiedzieliśmy o uczniach, wspomniał Pan o korzyściach dla uczniów, wspomniał Pan trochę o korzyściach dla rodziców. Czy tu jeszcze chciałby Pan, widzi Pan jakąś korzyść właśnie dla rodziców? Bo to rozumiem, że jest, z jednej strony może się wydawać, że to jest spory też taki wysiłek z zaangażowania społecznego, obywatelskiego ze strony rodziców. Czy im się to, mówiąc takim językiem ekonomicznym, opłaca? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Tak, to im się bardzo opłaca. Dlatego, że z punktu widzenia takiego społecznego, bo postawmy rodzicom pytanie. Kluczowe pytanie, paradoksalne. Czyje są wasze dzieci? Czy te dzieci są własnością? Kiedy przekraczają mury szkolne, prawda, wchodzą do szkoły, to one są nagle przestają być dziećmi tych rodziców, przestajemy się interesować tym, co się z tymi dziećmi dzieje, prawda? Jaki jest rodzaj wpływów, powiedziałbym, ideowych, normatywnych, aksjologicznych, no właśnie wynikających także z możliwości rozbudzania pewnej pasji do działania, do zaangażowania, do uczenia się wzajemnych relacji, rozwiązywania problemów, rozwiązywania konfliktów, a nie zamiatania ich pod dywan. Innymi słowy, rodzice powinni jednak przywrócić sobie samym prawo do własnych dzieci. Nie oddawać ich tak bezwzględnie pod opiekę nauczycieli. Nie dlatego, i mówię o tym nie dlatego, żebym miał złe zdanie na temat nauczycieli, tylko że w tym środowisku oczywiście także zdarzają się różnego rodzaju problemy, także różnego rodzaju patologie, dysfunkcje. Więc to nie jest tak, że wszyscy, że w każdej grupie społecznej, w każdym środowisku mamy do czynienia ze zdrową, w pełni aktywną, zaangażowaną, pełną inicjatywy grupą, czy zawodową, profesjonalną, czy społeczną. Powróćmy jeszcze na chwilę do uczniów, bo wydaje mi się, że to mogłoby być tutaj dla Państwa, dla słuchaczy nieczytelne. Otóż ustawodawca przypisuje, że tak powiem, samorządowi uczniowskiemu dość ograniczony zakres praw. No, na przykład
prawo do zapoznawania się z programem nauczania. Możemy powiedzieć, że to już jest dzisiaj żadna łaska, bo przecież właściwie wszystkie instytucje muszą być transparentne, jeśli chodzi o ich założenia funkcjonalne, statutowe, prawda? No, prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępu w nauce i zachowaniu, czy prawo, ale takie zabawne prawo, prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej. No proszę Państwa, tutaj muszę przypomnieć, że w roku 2013 odbyła się sesja, bo takie są każdego roku, w naszym parlamencie, sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. To była sesja 18 już w roku 2013. Ta sesja była poświęcona demokracji w szkołach. Otóż młodzież z całego kraju, z wszystkich typów szkół przyjęła uchwałę, uchwałę, która ma, powiedziałbym, kilkanaście stron, kilkanaście artykułów, ale w tej uchwale, no na przykład, uczniowie upominają się o prawo uczniów do polepszenia komunikacji na drodze uczeń, samorząd, nauczyciel w ramach form komunikacji internetowej. Po co? Dzisiaj już nikt nie wydaje gazety szkolnej, w sensie takim drukowanym. Kiedyś to była piękna tradycja, ale dzisiaj już się nie drukuje gazetek szkolnych. Dzisiaj funkcjonujemy, uczniowie są online, więc oni by chcieli mieć możliwość tworzenia strony internetowej szkoły, współtworzenia tablic ogłoszeń, informowania na portalach społecznościowych, drogą mailową i tak dalej, ale właśnie z wykorzystaniem nowych technologii. Tego nie mogą robić, ponieważ to z ustawy im wcale nie przysługuje. Ale na szczęście jest zapis w ustawie, który mówi, że samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły, tak, opinie w sprawach, które dotyczą ich podstawowych problemów, ich podstawowych spraw. Innymi słowy, dzięki powołanej Radzie Szkoły uczniowie mogą aktualizować swoją obecność, swoją aktywność w przestrzeni szkolnej, w środowisku szkolnym lub we wszystkim tym, co jest związane ze szkołami, prawda, z aktywnością szkolną. No na przykład także to dotyczy tak ważnej sprawy, jak, a ona jest bardzo konfliktogenna, jak chociażby działanie na terenie szkół, stowarzyszeń, innych organizacji, w tym także organizacji harcerskich, prawda? Więc, czyli to jest ta przestrzeń, to jest ten sposób aktywizowania młodych ludzi, który powinien być oddany w ich, że tak powiem, do ich gestii, prawda? A nie, żeby minister w mediach ogłaszał, jakie organizacje mogą, a jakie nie mogą, a że kurator będzie oceniał, czy takie, czy inne stowarzyszenie może działać na terenie szkoły, czy nie, albo że będzie to decyzja dyrektora, który podlega bezpośrednio nadzorowi państwowemu, czyli partyjnemu de facto. Otóż tak już nie powinno. To nie ma nic wspólnego ze szkołą publiczną. No dobrze, to przejdźmy jeszcze do nauczycieli. Jaka korzyść z Rady Szkoły jest z tego dla nauczycieli? No, dla nauczycieli jest korzyść. Po pierwsze, już na to zwróciłem uwagę, że Rada Pedagogiczna jest dosyć, jest takim zniewolonym organem profesjonalistów. W tym sensie zniewolonym, że właśnie zarządza nią pracodawca, dyrektor, zatrudniający nauczycieli. W związku z tym nauczyciele, którzy są członkami Rady Szkoły, mogą być, powiedziałbym, nie tylko świadkami, ale także osobami, które będą uświadamiać rodzicom i uczniom pewne problemy, które są konieczne, godne nowych rozwiązań, na przykład innowacji, jakichś eksperymentów, jakichś zmian organizacyjnych, a z drugiej strony mogą także zwracać uwagę na pewne problemy, które wynikają z błędnego, niewłaściwego zarządzania
przez dyrekcję szkołą. I tak naprawdę nauczyciele mogą mieć ogromne korzyści w sytuacji, kiedy na przykład dyrektor szkoły w sposób taki, powiedziałbym, wolontarystyczny jednych nagradza, innych nie. Bo ustawodawca przewiduje możliwość właśnie, obowiązek dyrektora szkoły, zasięgnięcia opinii rady szkoły, komu można, dla jakich nauczycieli lub pracowników administracji szkolnej można wystąpić o takie czy inne odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, premie i tak dalej. To nie jest sprawa banalna, bo jak sobie przypomnę okres 2005-2007, kiedy u władzy była także formacja prawicowa, no to nasz wiceminister, mówię nasz w sensie, bo z Łodzi, wiceminister Orzechowski wręcz pohukiwał, że absolutnie żadnej nagrody nie otrzyma nauczyciel, który jest członkiem ZNP. Tak? Więc no to tutaj Rada Szkoły mogłaby absolutnie opiniować, wnioskować o taką nagrodę dla nauczyciela i dyrektor szkoły musi taką uchwałę zrealizować. Jak nie, to Rada Szkoły może wystąpić do organu prowadzącego, do władz zwierzchnich takiego dyrektora, prawda, o przeprowadzenie, o zbadanie i dokonanie oceny pracy takiego dyrektora lub innego nauczyciela, który nie przestrzega pewnych praw. No, teraz mamy taki przykład najnowszy, prawda, chyba z wczoraj, dyrektor jednej ze szkół w Pabianicach, prawda, stwierdził, że będzie dyscyplinował, sankcjonował negatywnie nauczycieli, którzy mają tam, którzy poprzez identyfikator elektroniczny jakby komunikują społeczeństwu, uczniom czy rodzicom, jaki jest ich światopogląd, prawda? Albo jaki mają stosunek do takich czy innych sporów politycznych. No, Rada Szkoły właśnie jest od tego, żeby w tego typu kwestiach nie stanowić jakiegoś sądu, ale być podmiotem, który może mieć ogromny wpływ na kształt statutu szkoły, wszelkich regulaminów, zasad, które związane są z funkcjonowaniem nauczycieli i uczniów. Także oczywiście, jeśli chodzi o rodziców. Dobrze, to spytam, bo było dużo o dyrektorach, a czy z rady szkoły mają jakieś korzyści, jakąś korzyść dyrektorzy właśnie szkoły? Tak, jak najbardziej. Dyrektor, który traktuje szkołę jako taką wspólnotę autorską, pedagogiczną, edukacyjną, wspólnotę, bo tylko poprzez środowisko współdziałające, a nie rozproszone, nie rozparcelowane na jakieś odrębne podmioty, które obok siebie podejmują tam jakieś uchwały, mają, rozpatrują określone kwestie. Dyrektor, który traktuje szkołę jako pewną wspólnotę, buduje nie tylko więź wewnątrz tej przestrzeni szkolnej, ale także buduje bardzo silne relacje ze środowiskiem zewnętrznym, ze środowiskiem społecznym, z organami chociażby związanymi z systemem, no powiedziałbym, takiej kontroli obywatelskiej, no, chociażby, nie wiem, ze strażą miejską, z policją, ale może także z parafią, która jest na terenie danego obszaru funkcjonowania szkoły, czy organizacjami obywatelskimi i tak dalej. Więc jeśli nie ma tego myślenia wspólnotowego i działania wspólnotowego, to w gruncie rzeczy szkoła staje się taką instytucją, świetlicą, przechowalnią, taką troszeczkę fabryką umysłów kształtowanych pod oczekiwania także części rodziców, ale w gruncie rzeczy ona nie daje satysfakcji. My widzimy, jak wielu jest wspaniałych dyrektorów szkół,
którzy się niezwykle przejmują tym, jakie są losy, jakie są efekty pracy nauczycieli z uczniami, no bo szkoła jest dla uczniów, a nie dla nauczycieli czy związków zawodowych. W związku z tym taki dyrektor ma ogromne wsparcie właśnie nie tylko w Radzie Szkoły, bo Rada Szkoły może mu na przykład rozpoznawać, diagnozować problemy, monitorować pewne zjawiska, które są negatywne, a nikt lepszy nie jest, powiedziałbym, badaczem takich, diagnostą takich zjawisk, jak ci, których one dotyczą, prawda? Więc tutaj może mieć ogromną korzyść, bo uczniowie mogą sami przestrzegać, rozpoznawać i komunikować pewne sfery zagrożeń, ale także i przestrzenie wartościowego działania, zupełnie innego, wykraczającego poza to, co do tej pory tradycyjnie jest realizowane. I to jest jakby pierwszy ten taki ważny obszar, taki pedagogiczny. A drugi, no to także gospodarczy, bo Rada Szkoły może włączać do swojego grona ekspertów, czyli na przykład rodziców, którzy są prawnikami, którzy są, nie wiem, architektami, są psychologami i tak dalej. Mamy takich rodziców przecież niemalże w każdej szkole, którzy na czymś się znają, są specjalistami i można ich włączać do obrad takiej Rady Szkoły, żeby pewne problemy rozwiązywać właśnie z ekspertami, którzy mają lepszą wiedzę niż taką fachową, specjalistyczną, niż sam dyrektor szkoły, który wcale takie przecież we wszystkich zakresach mieć nie musi. Rzecz jasna, wszelkie zmiany, wszelkie inicjatywy, pomysły, innowacje muszą się mieścić w ramach prawa, ale przecież co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Innymi słowy, otwiera się dzięki radom szkół ogromne pole do, powiedziałbym, przebudowywania szkół w sensie także, powiedziałbym, takim organizacyjno-programowym, wychowawczym, aktywizującym różne strony. I dobrze, strony jeszcze gospodarczej, to tylko jeszcze podkreślę, Rada Szkoły może prowadzić własną działalność gospodarczą, prawda? Czyli może mieć własne konto, może pozyskiwać środki na różnego rodzaju zmiany wspomagające chociażby władze samorządowe, prawda? Jeśli chodzi o jakieś remonty, naprawy, rozbudowy itd., itd., wyposażenie dodatkowe, więc to jest też czynnik bardzo pomocny. Dobrze, a kto jest w takim razie, jeżeli tyle tych korzyści jest dla wszystkich stron, kto jest głównym wrogiem rad szkół dzisiaj w Polsce? No, proszę pana, proszę państwa, niewiedza, ignorancja. Po prostu myślę, że w społeczeństwie, mimo że od 30 lat ten istnieje cały szereg zarówno publikacji, także raportów badawczych, ba, mało tego, istnieje ogromna baza różnego rodzaju projektów, jak takie rady mogą działać, jak mogą funkcjonować, to jednak po pierwsze nie są tym zainteresowani w większości przypadków dyrektorzy szkół. Dlaczego? Dlatego, że no właśnie jest taki zapis mówiący w ustawie o tym, że Rada Szkoły może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, tak, z wnioskiem o dokonanie oceny działalności szkoły lub jej dyrektora lub innego nauczyciela. No więc właśnie, czyli jak się tylko na tym zatrzymamy, prawda, to jest artykuł 80 punkt 3, to jeśli się tylko na tym zatrzymamy, to zobaczymy, że mogą nieść takie rady szkoły ci, którym się tak naprawdę nie chce. Wie pan, jest jakiś odsetek, no my mamy badania psychologiczne wskazujące na to, że prawie 30% nauczycieli w szkołach publicznych to są osoby o najwyższym stopniu wypalenia zawodowego. To oznacza, że są to osoby toksyczne dla siebie i dla uczniów, i dla otoczenia, dla innych osób, a więc osoby krzywdzące. Nie dlatego, że
sprawia im to przyjemność, tylko to jest choroba, to jest współczesna choroba cywilizacyjna. Wypalenie zawodowe skutkuje właśnie różnego rodzaju działaniami, działaniami krzywdzącymi w większym lub mniejszym zakresie. I tu nie mówię o krzywdach fizycznych, bo te są dość łatwo rejestrowane i włączane są w to media, które natychmiast doprowadzają do działań dyscyplinujących, prawda, czy sankcjonujących takie naruszanie już czyjejś cielesności, ale głównie szkoła jest przestrzenią możliwej potencjalnej przemocy psychicznej. A ta przemoc jest bardziej dotkliwa niż przemoc fizyczna. Uczeń, nie jeden uczeń może powiedzieć, ja bym wolał dostać klapsa, niż być szykanowany, ośmieszany, poniżany i tak dalej, prawda? Więc innymi słowy, jest pewna część w środowisku nauczycielskim osób, które nie chcą być w żadnej mierze nadzorowane, kontrolowane, w sensie potencjalnym, to nie o to chodzi, żeby to było systematyczne, ale istnieje taka możliwość, prawda? Więc osobowości autorytarne nie znoszą krytyki, nie znoszą opinii zewnętrznej, nie znoszą jakiejkolwiek informacji zwrotnej, w wyniku której okazywałoby się, że wcale nie są tacy doskonali, tacy wspaniali, albo że nie wszystko satysfakcjonuje tych, którzy wchodzą w relacje z nimi. Wie pan, także rada szkoły w gruncie rzeczy jest dla właściwie po stronie, musi być zawsze po stronie tych, z jednej strony tych słabszych, a z drugiej strony tych, którym zależy na rozwijaniu pewnych pasji, uzdolnień, talentów, wie pan, zaangażowania, tak wewnątrzszkolnego, jak i pozaszkolnego. Także myślę, że tutaj to są najwięksi wrogowie. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że jest to efektem, brak powstawania takich rad szkolnych jest także efektem pewnej polityki ukrytej, bo ona nie jest wprost, każdej formacji politycznej, i lewicowej, i liberalnej, i prawicowej, a prawicowej może w szczególności, ponieważ ani na stronie Ministerstwa teraz Edukacji i Nauki, ani na portalach kuratoriów oświaty nie znajdziemy żadnej informacji na temat tego, że mogłaby powstać, że w ogóle może istnieć coś takiego jak Rada Szkoły. Ba, przecież samorządy też trochę nie są tym zainteresowane. Co mnie bardzo dziwi, no bo akurat kiedy wpisywane były do tych wszystkich postulatów, porozumień społecznych, solidarnościowych, właśnie te konieczne zmiany w szkolnictwie, to właśnie miały one wspierać samorządy, samorządy terytorialne. Dlaczego nie powstają samorządy, rady oświatowe gmin, miast i powiatów? Dlaczego one nie powstają? Dlaczego nie powstają rady, wojewódzkie rady oświatowe? Przecież gdyby powstały wojewódzkie rady oświatowe, a byłyby takie cztery, bo tak jest to, tak to wynika z ustawy, gdyby powstały w czterech województwach wojewódzkie rady oświatowe, to minister nie miałby wyjścia, musiałby powołać Krajową Radę Oświaty. A tak, minister jest szczęśliwy, nie ma żadnej tam Krajowej Rady Oświaty, nie musi nikogo pytać o opinię, weryfikować, sprawdzać, czy sensowne są takie czy inne rozporządzenia lub nowelizacje ustawy. Wie pan, wszyscy są szczęśliwi, którzy mogą apodyktycznie, autorytarnie sterować przestrzenią, miejscem, środowiskiem, w którym spełnią rolę kierownicze. Dobrze, to w tym miejscu jeszcze ostatnie pytanie, czyli jakby pan mógł krótko powiedzieć, jak założyć Radę Szkoły, kto powinien być inicjatorem i jak to zrobić, żeby to zrobić sprawnie, efektywnie? No tak, Radę Szkoły powołuje niestety dawniej, to wszystko zmieniały kolejne formacje polityczne. Teraz stan prawny jest taki, że Radę Szkoły powołuje dyrektor szkoły lub placówki. I teraz dyrektor, no ale na czyj wniosek? Oczywiście na wniosek albo Rady Rodziców, tak? Albo z własnej inicjatywy, tak?
Więc jeśli Rada Rodziców nie jest zainteresowana tym, żeby poszerzyć możliwości właśnie także zabezpieczenia swoich potrzeb i interesów, to Rada Szkoły nigdy nie powstanie. I, no bo dyrektorzy szkół nie zakładają tych rad szkolnych. No może powiedzmy sobie szczerze tak, są tacy, którzy powołują takie, są. Najczęściej, najwięcej rad szkolnych, a jest ich około 2% w całym kraju, to jest najwięcej w szkołach ponadpodstawowych, czyli w szkołach średnich. Dlatego, że dyrektorzy szkół, jednak liceów, techników, także szkół branżowych, wiedzą, że młodzieży nie da się do niczego zmusić, że nie da się działać przeciwko dorastającej, refleksyjnej, samoświadomej swoich potrzeb i aspiracji młodzieży. W związku z tym stworzenie właśnie młodzieży tej szansy do współodpowiedzialności, a nie tylko współzarządzania, ułatwia pracę takim dyrektorom szkół. I dlatego one w większości są właśnie w szkołach ponadpodstawowych. Bardzo kiepsko jest w szkołach podstawowych. Notabene członkami rady szkoły no, nie mogą być dzieci, czyli wśród przedstawicieli uczniów nie mogą być dzieci z klas 1-3. No to jest jakby zrozumiałe. Pamiętam, że Aleksander Kamiński, autor świetnej książki o samorządzie jako metodzie wychowawczej, pisał o tym, że ten pierwszy okres tej edukacji elementarnej musi być takim można powiedzieć, okresem propedeutycznym dla samorządności, dla demokracji. Dlatego właśnie wychowawcy w tych klasach 1-3, oni budują sobie tę samorządność i aktywizują dzieci poprzez właśnie taki krąg rady, tak jak jest to u zuchów, prawda, w drużynach harcerskich, poprzez właśnie włączanie uczniów do planowania pewnych wspólnych zajęć. Więc to jest taka miękka demokratyzacja, oswajająca w ogóle z myśleniem kategoriami dobra innych osób, prawda, innych uczniów, a może także ich rodziców, z możliwością włączania ich na przykład do pewnych zajęć. Więc rzeczywiście. Natomiast ustawodawca, no teraz znowelizowana ta ustawa w roku 2018 spowodowała, że i także na skutek oczywiście zmiany ustroju szkolnego, spowodowała, że zapisano, iż w klasach z klas 4-6 no, nie ma obowiązku, że tak powiem, powoływania czy też umożliwiania członkostwa w Radzie Szkoły dzieciom właśnie reprezentującym te grupy, te roczniki uczniowskie, tak? Czyli raczej, ale oczywiście to nie jest zakaz, tylko no, wskazuje się na to, że mogą, ale nie muszą, prawda, być członkami takich raczków. Czyli bardziej kładzie się tutaj akcent na uczniów klas 7 i 8. Wiemy, że jak 8 klasy odchodzą, no to potem, czyli co roku można wymieniać ten skład rad szkolnych na poziomie 1/3 tego składu. Czyli rozumiem, że główna inicjatywa właściwie dzisiaj leży po stronie rodziców, tak? Po stronie rodziców, ale ja myślę, że także mediów, przede wszystkim mediów, organizacji społecznych, organizacji pozarządowych. My mamy bardzo słabo upowszechnianą właśnie taką wiedzę obywatelską, taką wiedzę sprzyjającą budowaniu i no właśnie tej demokracji takiej partycypacyjnej. Akurat w przypadku oświaty jest to niezwykle ważne, no bo tak jak mówiłem, dzieci kierowane do szkoły nie mogą i nie powinny być zawłaszczane przez innych, prawda? I w tym miejscu postawmy kropkę. Myślę, że to jest bardzo dobra puenta dla naszej rozmowy. Dzisiaj Państwa i moim gościem w kolejnym podcaście Czy masz świadomość był profesor Bogusław Śliwerski z Uniwersytetu Łódzkiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl
oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.